Witam, witam gwintowników w naszej pięknej podróży. Drugi dzień zmagań i dzisiaj pokażę wam już nową talię, stworzoną wczoraj na streamie. Na pierwszy ogień pójdą krasnoludy, czyli Mahakam, Strahakam. I myślę, że wszystkie frakcje tutaj tak spokojnie wam pokażę później, jak już dostosuję wszystkie deczki optymalnie. Ale testowałem Królestwa Północy, to wczoraj były w sumie na odcinku. Testowałem ten Mahakam i w sumie jeszcze syndykat. Syndykat jest naprawdę nienormalny, ale to swoją drogą. Jak tam wam idzie? Jak tam wam idzie? Myślę, że troszkę bugów już tutaj zostało naprawionych, bo zobaczcie, że w miarę to wszystko wygląda. I też fajna ciekawostka. Te 14 koron, które tutaj macie, one są podwojone, czyli wbijając te pierwsze 14 połówek koron, macie dwa razy tyle do całego pasa. Później następne są już normalne, bez mnożnika, także to jest spoko. I myślę, że takim tempem, jak wbijacie sobie te 14, to się mnoży. Możecie spokojnie tego pasa zrobić, nie? Dodając do tego oczywiście tygodniowe zadania. Jeśli macie jakieś pytanka, piszcie. Wiem, że nie wszystkie osoby miały tą aktualizację, nie wszystkim działało. No teraz są jeszcze takie bugi. Ale też ważna rzecz. Popytaliście na przykład, to jest chyba najczęstsze pytanie, czy jak nie macie premium, wbijacie sobie poziomy, wbijacie sobie, nie wiem, 19 poziom standardowy, czy jak wtedy kupicie premium, to równocześnie odblokuje wam się ten 19 na premium. Dokładnie tak, równocześnie wam się odblokuje i w każdym momencie możecie sobie kupić jakieś tam szybkie podróżowanie, nie? Tutaj zobaczcie, że mam już 6 level, czyli tutaj też można było zakupić, a następny mogę za 16 kupić. A pamiętacie wczoraj, że ostatni level był na 330 coś złotych, mniej więcej. No to teraz, już wam tutaj mówię, to teraz wykupienie całości kosztuje już 316. Więc tutaj te kwoty się zmniejszają, cały czas można cokolwiek dokupić i premium możecie na koniec. Także to jest ważne, żebyście już wiedzieli. Jeśli nie macie tej aktualizacji, no to zainstalujcie może jeszcze raz apkę na Androidzie, na iOSie, gdziekolwiek gracie. No i cóż, wbijajcie korony, róbcie zadania dzienne. To wam się wszystko później zaliczy, jak naprawią też błędy Redzi. Albo wyjdźcie jeszcze raz, wejdźcie i też będzie zupełnie inaczej. Mi się na przykład tak jeden cały poziom nabił dzięki tym zadaniom, nie? A na przykład to nie jest teraz zrobione, gdzie już dawno to zrobiłem, ale jest zaliczone. Także takie szybkie info, jeśli macie pytanka, piszcie. Jeśli coś było w odcinku, to postarajcie się też obejrzeć, oczywiście. Ale jeśli czegoś nie było, no to zachęcam do komentarzy. Otworzymy sobie jakąś bekę. Świętujemy, nie? Świętujemy tą podróż. Co my tu mamy? Furgon. Dwie premki. Trzy premki. Superowo. Taka wróżba, to dzisiaj będzie premium, odcinek premium. I zaczynamy sobie nasze testowanie talii od krasnali, żebyście mieli wszystko na odcinku. Link oczywiście jest do tego deku na Playgwencie, już wrzuciłem. Więc co my tu mamy? Ogólnie krasnale, krasnolud sobie weźmiemy. Ogólnie krasnale dostało oczywiście nową umiejętność, zagrywamy hartowanie na rozkazie. I wszystkie krasnoludy w twojej talii początkowej otrzymują jeden pancerza, co naprawdę jest bardzo mocne, bo krasnale zmieniły teraz podejście i tożsamość jakby. I bardzo dużo jest kart, które mogą przełożyć ten pancerz na punkty. Dużo kart jest na barykadzie i to naprawdę daje radę, naprawdę daje radę. Tutaj mamy na przykład Zoltana z wytrzymałością. Zoltan ten i Munro za bardzo nie zmienili tutaj swojej umiejętności, za to właśnie tu jest pierwsza zmiana. Wytrzymałość i on wzmacnia sąsiadujące o 2, to jest totalny koks. Jarpen też się zmienił, zadaje 3 ataku i na barykadzie może zmieniać ten pancerz na swoje punkty siły. Także wrzucajcie tutaj pancerz i on będzie po prostu punkciory robił. Gabor się nie zmienił, ale w tej sytuacji jest mega mocny. Figis też jest dosyć potrzebny, nie dostał zmiany. Ale zobaczcie, że każda karta krasnoluda będzie miała jeden pancerza więcej, nie? Denis bez zmian, ale jest fajny. A Xavier na bliskie starcie
Dostaje punkcik jak dostaje punkcik pancerza, jak zagrywacie krasnala. Cudo. I na barykadzie wzmacnia się o 1, czyli wystarczy, że położycie Xaviera, on z kuźnią ma od razu tą barykadę. Pauli może przenosić sojusznika lub dawać 2 pancerza. Zwykle dla jakiejś jednostki z barykadą lub na Jarpena to się przydaje. Najemnik teraz zadaje jednostce jeden obrażeń za każdą niekrasnoludzką kartę, czyli możecie to grać później, jak już macie same krasnoludy. Ja tutaj w tym deku mam tylko Dęba, mam Wagenburga i chyba tyle, nie? Więc prawie całe value mamy z krasnoluda. Jeden obrońca, chociaż nie mamy jakichś bardzo dużo kart bufujących. Taki Hufiec do wyrzucenia i Wagenburg, naprawdę świetna karta. Daje tutaj pancerze, więc przydaje się na Straceńca, przydaje się na Jarpena, na Xaviera, żeby utrzymać tą barykadę. Straceniec jest teraz znowu OP. 3 na 4 to jest 7 punktów. I jeszcze mamy z lidera, więc to jest 8 punktów. Tutaj mamy jedno hartowanie i Trapper. Trapper taki po prostu, też się nie zmienił. I Xavier, mamy tutaj zmianę. Na rozkazie wzmacnia sojusznika, jeśli to jest krasnolud, daje pancerz. Totalna miazga. No i oczywiście Straż Mahakamska na dopełnienie. Moim zdaniem sztos. Można oczywiście wrzucić na przykład Zoltana, na przykład Nowigradzką. Widziałem też deki z Tasakiem. Troszkę może więcej najemników. Nawet Agitatora można spróbować, ale to już wtedy z Sheldonem, nie? Także sztos totalny. Jest jeszcze opcja. Bardzo dużo jest deków buffujących się. Powiedzmy, że taki wam przedstawię, ale jest bardzo, bardzo ważna karta. Obecnie. Geralt Irden. Mega mocne na Królestwa Północy, mega mocne na Krasnale i mega mocne na Syndykat. A to są 3 nowe takie deki. I po prostu jeśli macie pasywny, to wtedy bym polecał Irdena. Zdecydowanie bym polecał Irdena. Już nie mówię tam na sezonie, ale Irden nawet tutaj za drzewca wrzucić potem po prostu jakiegoś tam krasnala i też by to miało ręce i nogi, nie? Ale no, pokażę wam taką opcję, a jak się meta rozwinie, to już zobaczymy, bo to jest taki typowy tech na obecną sytuację, więc proszę państwa, wbijamy. Udało mi się wbić na razie te mieczyki, a u was który level? Koniecznie napiszcie, który level, ile macie już tych bibelotów. Ja na razie słabo, ale nie przejmuję się, bo jest 80 jeszcze 2 dni. Spoko, machakam strachakam. Także troszkę wam tutaj będę objaśniał te zagrywki. Ale krasnale, totalnie nowa frakcja, czy no nowa talia. I myślę, że dosyć dobra, nie? Dosyć dobra. Okej, okay, gramy na Kikimorki. Myślę, że coś z poprzedniego sezonu. Tutaj raczej nic nowego. Jeden Xavier out i jedna natura out. Przepiękne są oczywiście te animacje Geralta. Znak zależy od tego, jaki tutaj lider jest, jeśli chodzi o to kółeczko lub taki no ten trapez, nie wiem jak to nazwać, trapez powiedzmy. I może być kółko, może być taki prostokąt, jeszcze jest taki trójkącik z większą podstawą i jeszcze jedna rzecz i wtedy macie zupełnie inny znak, a jest dokładnie 5 tych różnych takich ikon, no, powiedzmy. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zaczniemy sobie wieża. A może po prostu z trapera. I tutaj widzicie, każdy krasnal ma już ten pancerzyk. Naprawdę nieźle to wygląda. Niestety nie mam teraz jakiejś barykady, żeby tutaj jakoś zrobić silniczki. To myślę, że Jarpen może poczekać, bo Jarpen byłby dobry, kiedy mam barykadę. A teraz po prostu może tak jakoś wolniej pogramy. Z drugiej strony mamy też
Gabora, więc on może grać na wytrzymałość, ale dopiero jak zejdziemy na 4 karty, nie? Nakopiemy cesarskim do życi. Wcześniej się nie opłaca, nawet jak jesteście na 5, no to i tak później dobierzecie do 8 i tam i tak nie ma przewagi karty. Ale jak już zejdziecie na 4, no to wtedy się opłaca. Wtedy się opłaca, bo jesteście 7-7 i on musi jeszcze tam kartę dorzucić i spoko, nie? Także to jest ok. Kurde, skolopendrę może. No teraz będzie mi ciężko to jakoś poprzebijać. Dobra, niech będzie Hawierz. Niech będzie Hawierz, może jedna Mahakamska też. Jeśli chcecie techować obecne deki, to na pewno Irden. Krasnale na pewno jakieś tutaj rozdarcia i tego typu rzeczy. Bo grają na jeden lane, to jest nawet wymagane. Tu na dole, to jest bardzo wymagane, bo zobaczcie, że jest Barclay do ekipy, Straż Mahakamska, tutaj też Defendera bardzo często grają. No i tak w miarę to się trzyma jednego rzędu, nie? Okej, dobór. Jeszcze mogę dograć 35. No, ostatnio mówiłem o pasowaniu, ale no może bym hartowanie musiał teraz wyrzucić. Nie, no dobra, jest Zoltan jeszcze na ręce i jest Mahakamska, więc Zoltan tworzyłby mi awandorników i tu bym miał straż i dopiero. A tak to jeszcze jedną kartę od niego wyciągnę. I później zobaczcie, przegrywając rundę, pewnie on będzie mnie blidował i to jest problem, ale jeśli nie, no to mamy tą wytrzymałość, nie? I możemy sobie zagrać Gabora i mieć już na następną rundę. I nawet się opłaca czasami przegrać, ale z drugiej strony krasnale będą też blidowane, bo wiedzą rywale, że mają wytrzymałość, a to jest dosyć słabe tempo. Ale też chcielibyśmy te punkty mieć na kolejną rundę, więc tak na dobrą sprawę, blidowanie krasnali jest rozwiązaniem jakimś. Jest rozwiązaniem, jeśli macie w ogóle możliwości. Na przykład syndykat może mieć takie możliwości, bo on się bardzo szybko na tym kapitale rozkręca. Bardzo szybko się tam rozkręca. No dobra, mamy świetne goldy. Szkoda, że jeszcze Zoltana nie ma i Munro. Munro by się przydał pod... oczywiście tutaj z Zoltanem zagryw. No ten dąb... moim zdaniem, no jest oczywiście bardzo, bardzo mocna karta, ale można się pokusić o Irden, nie? I wtedy wejść na jakiegoś krasnala innego, żeby mieć tylko Geralta, takich dodatkowych kart. Ale też napiszcie, czym tam gracie i jak wam idzie, bo moim zdaniem ta przygoda, no nowe życie Gwinta. No i teraz tak. Na nich będzie. Dobra, teraz go troszkę po prostu przytemperujemy, ale może to grać. Oczywiście, że może to grać. Ja z każdym zagraniem tracę punkty na Gaborze, ale no powiedzmy, że bardziej tutaj idę wytrzymało. Dobrze. Ciekawe co teraz zrobi, bo ja już lidera oddałem kosztem utrzymania tego Gabora. Zobaczcie, że on nie jest w stanie mi teraz go zniszczyć, nawet jakby miał jakąś miazgę. Ale myślę, że będzie pas u niego. Ten pas wygląda dobrze dla niego oczywiście. Ja już lidera straciłem, miałby ostatnie słowo. Tak, musi spasować raczej. Oczywiście on nie chce takiej nawałnicy, jakichś tutaj silników, ale ja już tak na dobrą sprawę straciłem Jarpena. Okej, Imlerit. Jeszcze Imlerit? No co ty gadasz? Dobra. Teraz już nie chcemy tego tracić. No to jedynym moim teraz plusem będzie ten Gabor na ostatnią rundę.
jeśli w ogóle do niej dojdzie. Ale jest na to spora szansa i tu będę grał na pierwszy. Więc ten Denis grając na pierwszy lane jest jakiś świetny, ale zawsze coś. No teraz jak najbardziej Xavier, bo to jest silnik. Później możemy dorzucać Zoltana i mieć Barclaya i mieć Straż Mahakamską. A na przykład Denisa i z Paulim zostawić, nie? Okej. Okej, no to teraz Straż. Straż wystarczy. Ale fajną tożsamość dostali. Naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem. Szkoda tylko, że Skoja ma teraz milion talii, a na przykład takie Skellige tylko na pandzie teraz moim zdaniem ruszyło. No z drugiej strony potwory też dostały, nie? Także nie jest źle. Wagena nie ma. No gramy na krasnale. O, jest Munro. Wzmocni sąsiadujące krasnoludy. To też jest niezłe. To też jest niezłe. To wiecie co? Gramy na dół to wszystko. Chociaż wzmocni wszystkich awanturników. No to będę musiał grać na górę. To też na górę. No niby mam goldy. O, niech będzie. Dobra, zagramy sobie silnik. Bo jeśli będę potrzebował tutaj pancerza, no to mamy jeszcze Poliego, nie? Boję się pasożyta obecnie. Raczej pasożyt poleci na Gabora. I teraz w zależności co tu się będzie działo, no to leci Pauli na pancerz lub leci Zoltan lub Denis, nie? A to jest fajne, wzmocni sąsiadujące krasnoludy. Tutaj niby jest wzmocni jednostki, ale to jest to samo, nie? Więc Denis, a Zoltan bardzo podobne, z tym, że tu jest wytrzymałość i bardzo dużo pancerza. Bardzo dużo pancerza, 5. Kurde, nie do zbicia. Nie do zbicia karciocha. Z drugiej strony możemy sobie już teraz zagrać na przykład takiego Zoltana, żeby mieć straceńców i później Pauli też może dać kartę. Także to jest spoko. I jak my chcemy to grać? Myślę, że ten pójdzie na dół. Bo tu raz, dwa, trzy, cztery karty. Tak, te trzy karty idą na dół. Zdecydowanie. A te trzy na górę. Krwawa miazga. O kurczę, no dostałem ostro. Nie. Chociaż... Nie no, teraz to możesz być. Ale to jest mega mocne. Potęga. No i teraz kolejne co możemy zrobić, no to Poliemu. Poli da po prostu pancerz tutaj. I on niestety będzie jedną kartą na dół, ale... Chociaż z drugiej strony jeszcze możemy zagrać też Zoltana, żeby to wzmocnić, nie? Żeby te karty utrzymać. One tam mogą stracić pancerz, ale o, widzicie. O, widzicie. Więc zrobimy w ten sposób. Prawda, tutaj nie ma jednego, ale i tak nie mam na tyle tego pancerza, żeby jakoś go zmarnować, więc te dwa punkty i tak uderzą. Jest w porządku. No jedynie on ma tak, on ma Ozrela i ma krewetkę. Ale myślę, że to nie wyrobi aż tyle punktów. Adda ściąga straceńca. A nie, ściąga tego. No to tu dajemy... Dajemy temu, żeby to przetrwał po prostu. Gabor, petarda, tutaj silnik, Xavier, Jarpen na Wagenburgu i straceńcy na Wagenburgu, ale teraz nie miałem ich praktycznie na start, więc no nie byłem pewny, czy utrzyma Zoltan, nie? Więc zostawiłem. Teraz tak, to... Niech będzie w ten sposób. I teraz mamy Barclaya i mamy drzewo w tym samym rzędzie. On myślę, że chciał teraz dominację wyciągnąć, ale miazga już poszła. Super. Mędriaga wojownik. Bardzo słabo, bardzo słabo.
Trzeba ogarnąć ten. Nie wiem, może ma Erden, nie? Może jakiś tech Erden poleci, ale nie zrobi mi aż takiej szkody teraz. A Igni prawdopodobnie teraz nie będzie grane. Królowa Nocy. Wydaje mi się, że teraz Erden Igni po tej zmianie to już tak, no. Okej, i teraz mamy 23, nie? A mieliśmy 19 i to są podwójne. To są właśnie te podwójne pierwsze korony. I teraz zobaczcie tu. 16? Tu się też coś zbugowało, bo to powinno już teraz na 0 wejść. No dobra, nieważne. Bo jak widzieliście, tutaj mi się właśnie zrobiło z 19, nie? I jeszcze mamy zadaj jednostkom obrażenia, to już jest. No nadal zbugowane. A tam było jeszcze w questach zbij dwóch przeciwników i tego mi się nie udało zrobić, ale jeśli to zrobię, to później to wszystko się zaliczy, więc też jakoś bardzo tutaj na razie się nie denerwujcie, nie? Bo to powinno wszystko później się ogarnąć. Ja też później wchodzę do gry i nagle jest troszkę więcej tego. A jeszcze też, wiecie co, nie pokazywałem wam sezonu. No dopiero na streamie i tutaj już mam bardzo dużo tego. W sezonie nawet sobie zagrałem 11 na 15 i żeby iść dalej, później są zadania dzienne i piękny elficki portal. Tutaj jest Ida. I jeszcze gdzieś mieliśmy tytuł, nie? Ten tytuł już zdobyłem. Także super sprawa. Myślę, że tyle po jednej na razie potyczce i będę się starał kolejne tutaj deczki codziennie pokazywać. Także łapa. Piszcie, który level u was w tej podróży, bo to jest naprawdę coś pięknego. No i czy wszystko już teraz wiecie, o co chodzi? Mimo tych bugów, nie? Bo jeśli tam bugi są, no to po prostu trzeba czekać na hotfix, bo ready już tam robią. Także tyle ode mnie, dzięki bardzo i do następnego. Hej, hej, hej.